myślę, że to, co właśnie teraz w ostatnim czasie Solidarność zrobiła jedno zdanie dosłownie, czyli wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących nowej konstytucji, w tych debatach, to jest właśnie powrót do korzeni, do tej pierwszej Solidarności. Bo my trochę zapominamy właśnie o tym, że tamta Solidarność to nie był związek zawodowy de facto. To był ruch obywatelski. Tam, tak jak pan redaktor powiedział, zapisywali się nawet partyjni. Ba, przecież sam pomysł, żeby Solidarność była w regionach, a nie w branżach, prawda? To miała być właśnie oddolna reprezentacja wszystkich obywateli, czyli zaprzeczenie tego, co niestety my tutaj trochę robimy też w tym studiu, jako takiej miniaturze Polski. My się między sobą strasznie właśnie kłócimy. Natomiast Solidarność powinna ludzi jednoczyć. I tak samo wydaje mi się, że można wrócić do tego przy okazji dyskusji właśnie. Konstruktywne zdanie kolegi Pawła Grabowskiego właśnie. Pomyślmy o tym, jak zmienić tą konstytucję, jak zmienić ordynację wyborczą, żeby na przykład samorządy i Sejm rzeczywiście reprezentowały Polaków, nas obywateli. Może mniej wtedy będzie tych dyskusji o tym, kto był 30 lat temu agentem, kto nie był, bo dla ludzi urodzonych w latach 90. to naprawdę ale nie będzie kompleksów. To znaczy była taka pedagogika już w latach 90. narzucona, że my musimy wracać do Europy, tak, my dokładnie. Musimy iść do Europy, bo my Polacy jesteśmy jacyś gorsi. I ja widzę, że jest takie pokolenie polityków, które dalej pozostało w tym takim tonie, który świętej pamięci nieboszczka albo nieświętej Unia Demokratyczna narzucała kiedyś Polakom. No nie chcę tego nazywać pedagogiką wstydu. Że ale zawsze muszą być drzwi, do których tak, pukamy. Że my jesteśmy gorsi, a cokolwiek na Zachodzie napiszą, to jest święte. Stąd przecież metoda nawet niektórych mediów, żeby publikować samemu w zachodniej prasie teksty, które potem będziemy mogli cytować w Polsce, żeby dowalić przeciwnikom politycznym. Czy normalny kraj odpowiedzialnych obywateli, którzy nie są ani głupsi niż Francuzi, ani głupsi niż Niemcy, być może jesteśmy mniej zamożni, a bardziej pracowici. To jest nasz cech. Nie musi się normalny kraj nie musi się przejmować tym, co myśli pan Timmermans, a pana Budkę czy innego polityka, który... Czy mogę skończyć jedno zdanie? Ale czy ja to nazywa okradzenie Polaków i kraje, które to zrobiły, normalnymi krajami? Nic takiego nie powiedziałem, pani chyba niestety nie zrozumiała, ale proszę mi dać się skończyć jedno zdanie. Gdyby pani więcej słuchała niż przekrzykiwała, to wtedy byłoby łatwiej nam się porozumieć. Więc chciałem powiedzieć, że Polska jako... Proszę państwa, ale mogę skończyć jedno zdanie, dziękuję pani. Polska jako normalny kraj normalnych ludzi nie musi... Przepraszam bardzo, ale nikt nie będzie nic słyszał. Proszę dokończyć wypowiedź. Przepraszam panu. Nie musimy się niczego wstydzić. Postępowanie polityków, którzy jadą gdzieś tam na zachód, wypłakują się gdzieś tam u obcej klamki, w obcy ankiet, jest co najwyżej śmieszne. Ja jestem głęboko przekonany, że polscy obywatele to postępowanie po prostu właściwie ocenią w wyborach. Proszę państwa, w tej